Sorry, że tak trochę z łapy nagrywam, ale jestem teraz akurat w trasie. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny, nie o majsterkowaniu, a o tym, co się dzieje w naszym kraju. Chodzi mi tutaj o ten podatek, który chcą nam wcisnąć na soketek z kolejnych pieniędzy. Nie będę się powtarzał, o co w tym chodzi, chyba doskonale wiecie. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że na przykład za swoje Audi, którym obecnie jeżdżę, zapłaciłbym akcyzy w granicach 20 paru tysięcy chyba. Nie dajmy się okradać, zróbmy coś. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, o co w ogóle chodzi w całej tej akcji, wejdźcie do Micha, miłośnicy 4 kółek, podlinkuję was w opisie. On to fajnie wyjaśnia, chcą nas dymać i powiedział, co robić w związku z tym, także zainteresujcie się tematem. Nie dajmy sobą, kurde, pomiatać, bo widzę, że nasze pokolenie nic nie chce z tym zrobić. Poprzednie pokolenia potrafiły w jakiś sposób protestować, walczyć czy coś, a nam wszystko dopieprzają i wszystko, kurde, przechodzi, także to nie jest fajne. Także to nie jest fajne, że nas chcą dymać na każdym kroku. Nie dość, że nam dopieprzają OC, które są delikatnie mówiąc dziwne, bo za Jeepa, którego płaciłem 2 lata temu, miałem OC 400 parę złotych, w zeszłym roku płaciłem już 700 złotych, a teraz mi wilczyli na 1500 zł, to jest jakaś jedna wielka kpina, co się dzieje. Także wbijajcie, zainteresujcie się tematem, roześlijcie akurat ten film, jeżeli możecie, do wielu, może nie tyle mój film, co ten, co macie podlinkowany do Micha. Łysy tam mówi z kolegą o co chodzi w temacie i pokazuje, jak chcą nas dymać. Naprawdę, internet jest bardzo duży, jest nas bardzo wielu i możemy naprawdę coś zrobić, więc zjednoczmy się i zróbmy, kurde, coś z tym, że chcą nam kolejną wielką łapę wyciągają i chcą nam zarypać pieniądze, tak? Czy co, że będziemy kupowali nowe auta? Że ludzi będzie stać na nowe samochody z salonu, jeżeli płace nie idą do góry ani nic? Skąd to ma się wziąć? Auta do góry pójdą? Wszystkie pójdą do góry, oczywiście, że pójdą. Wszystkie poronione pomysły przechodzą, 500+y przechodzą. Dużo osób tutaj twierdzi, że to jest odbicie 500+. No nie, to nie jest odbicie, bo to akurat czy OC, czy tak dalej, to nie idzie w kieszeń jednak państwa, tak? To jest co innego. Nie dajmy się okradać, działajmy, jest nas wielu, naprawdę. Internet, YouTube jest potężny. Roześlijcie to na Facebookach, na Twitchach, nie wiem, na czym chcecie to rozesłać, na Instagramach, na Snapchatach. Ja pierniczę, ale tych mediów jest już co? Społecznościowych. No, w każdym razie zróbmy coś, nie dajmy sobie wcisnąć w żadnej formie, jaką chcą nam wcisnąć ten podatek. Czy są jakieś nowe tabelki, czy nie nowe. Motodraca też tam działał w tej sprawie, możecie zobaczyć na jego kanał. Będzie też was na pewno informował o tym, co się dzieje z tą ustawą. Także obserwujcie temat, bądźcie czujni, nie dajmy sobą pomiatać cały czas. Jeżeli zgadzacie się ze mną, to dajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach. Zresztą nie wiem, to jest do pisania, to jest po prostu żałosne, co próbują nam przepchać jakieś wszystkie poronione pomysły. Trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego odcinka. Hej!